Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Hujen Morhen, moi drodzy. To oczywiście początek trzeciego sezonu kariery Ajaxem Amsterdam w FIFA 22. Moi drodzy, na samym starcie najważniejsza informacja, czyli transfer Duszana Vlahovicia za 65 milionów. Rekordowe 65 milionów euro zapłaciliśmy za tegoż napastnika. Jest on oczywiście naszym nowym napastnikiem numer 1. W myśl tego, że w nadchodzącym czasie ma odejść od nas pan Aller. No ale oprócz tego mamy też informację, że między innymi Berghuis, jak sami widzicie, został już zawodnikiem oficjalnie Chelsea. Zatem, moi drodzy, jeżeli chodzi o nasz skład, na obecną chwilę jest to ekipa, która wygląda następująco. Mamy tutaj oczywiście takich zawodników jeszcze, oczywiście jest tam Martinez, jest tam sobie Aller i jest sobie też Mazraoui. Niemniej uważam, że ta trójka raczej jest bardzo typowana do odejścia z naszego zespołu. Na pewno nie będę chciał kupić tutaj, nie będę chciał kupić jakiegoś skrzydłowego, moi drodzy. Uważam, że Dudek, jeżeli będzie przez nas fajnie prowadzony, to jak najbardziej może stać się naszym zmiennikiem, a kto wie, może w przyszłości podstawowym zawodnikiem, więc moi drodzy, to jest podstawowe zadanie. Tak uważam, jeżeli chodzi o transfery. Moi drodzy, mamy informację o tym, że Vlahovic do nas przybędzie, że nasi zawodnicy, którzy tutaj byli, odchodzą na wypożyczenia. No więc teraz, nie ma co już zbędnie przedłużać, tylko moi drodzy, sprawdźmy sobie, jak wyglądają nasze wytyczne może w biurze na ten sezon. Więc mamy tutaj, z tego co widzę... wprowadzić jakiegoś juniora, okej, okay. Mamy ekspozycję marki, czyli serię 10 zwycięstw z przynajmniej jednym strzelonym golem w meczach u siebie. Mam podpisać jednego młodego piłkarza i mamy, moi drodzy, wygrać Oranje Becker i Eredivisie, rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o sukces w europejskich pucharach, to tutaj, moi drodzy, nie mamy nic, to ciekawe. Ciekawe, dlaczego akurat tak to wygląda, ale no, moi drodzy, nie mnie to oceniać. Dobrze, my w takim razie teraz rozpędzamy się oczywiście. Jeżeli chodzi o... popatrzcie, na kogo tylko my trafiliśmy. Moi drodzy, Dudek loan offer. Ja tutaj muszę zablokować, że ja nie chcę w ogóle przyjmować jakichkolwiek ofert za Dudka. Dokładnie tak, moi drodzy. Mamy ofertę transferową za Vermana. Popatrzcie tylko, jak niewiele trzeba było, żeby Verman już tutaj był rozpatrywany przez dużo większe europejskie marki. My go już fajnie tutaj wypromujemy, więc ja tę ofertę sobie odrzucam, moi drodzy. Mamy informację oczywiście o zwiększeniu budżetu transferowego i tak dalej, i tak dalej. Mamy też informację sobie od zawodników, których wystawiłem na wypożyczenie, że dziękują za tę możliwość. Więc teraz, moi drodzy, mamy ofertę wypożyczenia pana Muchy. Ja, moi drodzy, na niektóre z tych wypożyczeń będę się teraz zgadzał również z opcją wykupu, bo wiem, że mamy naprawdę niesamowicie dużo zdolnych zawodników, ale wiem, że niektórych z nich tak czy siak musimy sprzedać, bo po prostu tej młodzieży jest na tyle dużo, że my nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przerobić. Jeżeli chodzi o nasz skład na ten mecz, moi drodzy, z Bayernem Monachium chciałbym właśnie przetestować naszą nową ekipę w takim układzie, jaki widzicie teraz na załączonym obrazku. Więc zobaczmy, jak się sprawdzi ten nasz skład, moi drodzy, i niestety okazał się od nas lepszy Bayern Monachium i to znacznie. Pierre-Emerick Aubameyang, Leroy Sané zdobyli bramki w drugiej połowie, Obama w ogóle wszedł za Roberta Lewandowskiego. My mieliśmy swoje akcje, ale faktycznie już bramki nie udało się nam niestety zdobyć. Wielka szkoda. Moi drodzy, kolejne informacje, no to tutaj są te informacje oczywiście od Piaseckiego i od Lisa, więc jak najbardziej ja to tutaj wezmę, chociaż nie, czekajcie, Piasecki tutaj jeszcze mi dalej gada, więc powiedzmy mu jeszcze dalej. No i zobaczymy, moi drodzy, czy może po Piaseckiego się ktoś zgłosi na wypożyczenie, czy nie. Mamy informację o tym, że Wolfsburg chce zakupić z Romy Tammy'ego Abrahama. Dobrze, ja już Tammy'im Abrahamem nie jestem zainteresowany. I mamy informację o tym, że na roczne wypożyczenie z opcją ewentualnego wykupu miałby się udać pan Christian Mucha. Akceptujemy, moi drodzy, taką ofertę. I zobaczmy dalej, czy w końcu pojawią się jakieś gigantyczne pieniądze, czy nie. Czas na kolejny pojedynek, moi drodzy. Pojawiły się gigantyczne pieniądze. Manchester City. Ponad 100 milionów oferty za Mazraoui'ego, moi drodzy, ale ja widzę, że my możemy tutaj Manchester City poprosić o wiele, wiele więcej pieniążków, więc ja właśnie, moi drodzy, to zrobię. Odeślę tutaj naszego asystenta, żeby wynegocjował lepszą kwotę po prostu w miejsce Mazraoui'ego i zobaczymy, czy za Marokańczyka uda się nam tutaj dostać jeszcze lepszą kwotę. Teraz przed nami mecz z PSG, więc, moi drodzy, po raz kolejny trafiamy na Paryżan. Cały czas. I jest jeszcze jedna, moi drodzy, tym razem Sebastien Aller. Roma szuka chyba zastępstwa dla Tammy'ego Abrahama, który ma tam gdzieś odejść, co ma sens.
ale ja tutaj, moi drodzy, będę chciał wynegocjować nieco lepsze warunki, zaczynając od 100 milionów, moi drodzy, zobaczymy, czy za Alera uda się nam wynegocjować lepszą kwotę. Chciałbym przede wszystkim sprzedać Alera w taki sposób, żeby zwrócił nam w całości transfer Vlachovicia. Moi drodzy, a propos tego Vlachovicia i Alera, jak już tutaj jesteśmy, no to, moi drodzy, teraz zróbmy tak. W miejsce Dudka niech pojawi się tutaj jednak pan Jeremy Doku. Na środku obrony może zagrać sobie pan Guei. Na boku natomiast, no, choć Mazraoui zagrać jeszcze mecz. Tutaj czy może zagrać sobie Devos? Może zagrać Devos. Patrzę dalej po tym składzie i się zastanawiam, czy ktoś jeszcze tutaj może sobie wskoczyć, czy ktoś jeszcze tutaj powinien wskoczyć przede wszystkim. Może w miejsce Vermana niech pojawi się Hammond, a zamiast Modera Kania. I teraz, moi drodzy, takim składem robimy szybką symulację. PSG, no, mam nadzieję, że nie wyjdą na nas swoich podstawowych. No znowu 4-3. Ten wynik nas niestety, moi drodzy, chyba prześladuje. Vlachovic w końcu z bramką w naszych barwach. Otworzył wszystko Mazraoui, później bramka Neymara i Ramosa. Mogliśmy szybko odrobić straty, ale Vlachovic niestety zmarnował rzut karny. No szkoda, szkoda, moi drodzy, niestety. Kolejna porażka w tym pucharze przedsezonowym, no to już wiemy, że za daleko w tym pucharze to my nie dojdziemy, moi drodzy, po tych dwóch przegranych starciach. Bywa, jest jak jest. Mamy informację o tym, że Jeremy Doku rozwinął się na kolejne punkty, więc bardzo dobrze. Cieszy mnie to bardzo, bo 21-latek ma już 83 punkty overalla, więc fantastycznie. A my mamy teraz ofertę, moi drodzy, również za Lisandro Martineza, więc, moi drodzy, cała ta trójka, która obstawiałem, że opuści nasz klub, faktycznie na to się zanosi, ale no... Aha, swap deal? Kogo wy mi chcecie dać? Toma Basić. No nie jest on mi potrzebny. Nie jest on mi potrzebny. Jakby kompletnie. Mamy za to informację zwrotną w sprawie... O Jezu Chryste, 147 milionów! Manchester City się zgodził na 147 milionów, tak? Moi drodzy, akceptujemy zatem transfer Mazraoui'ego do Manchesteru City za 147 milionów. Nie odmawia się takim pieniądzom, tym bardziej, że to też ma sens z tego względu, że oczywiście opuścił Manchester City Kai Walker na rzecz PSG. João Cancelo, nie wiem, czy jest cały czas w Manchester City, nie mam pojęcia. Mamy informację o tym, że Mucha został wypożyczony. Okej. Okay. Okej, okay, moi drodzy, dobrze, czas na dalsze zmiany. W miejsce Perashursa chciałbym, żeby się tutaj pojawił Carazo. Może zamiast Vlachovicia niech zagra sobie tutaj jeszcze Armstrong? Zapraszam serdecznie. Dudek zamiast Antonego może tutaj wejść sobie Driessen, jak najbardziej. Na lewą stronę natomiast, moi drodzy, ja bym tutaj Meyera. No i dobrze, moi drodzy, takim składem ruszamy na mecz z Szanghajem. I mam nadzieję, że uda się nam wygrać chociaż ten mecz, co? Udało się, moi drodzy. Armstrong i Eriksen z bramkami. Dobrze, no przynajmniej te 3 punkty mamy, przynajmniej jedno starcie wygrane. Oczywiście wiemy, że raczej te 3 punkty nam nie pozwolą awansować ze względu na bezpośrednie bilanse z pozostałymi zespołami, ale mimo wszystko, moi drodzy, był to dla nas spory test. Gra z takimi drużynami na takim poziomie. Dostaliśmy 3 miliony do naszego budżetu i oczywiście informacja o tym, że Mucha został wypożyczony. No dobrze, moi drodzy, zatem patrzymy dalej. Mamy informację o tym, że Mazraoui został sprzedany za 147 milionów. Ja, moi drodzy, się nie dziwię ani trochę. My tak czy siak przypominam tylko, że jeżeli chodzi o nasz klub, to musimy, moi drodzy, tutaj... O Matko Boska, czekajcie. Muszę to policzyć. Sekundę. Mówiłem ostatnio, że 20%, to muszę to policzyć. Okej, okay, już wszystko mam, moi drodzy. 248 milionów. W zaokrągleniu 250. 250 milionów musimy, moi drodzy, w tym sezonie uzyskać i jak sami widzicie, już mamy te pieniądze tu i teraz w tym momencie. Mamy jeszcze kolejne oferty transferowe za naszych zawodników, między innymi za Alera. Tym razem Piemonte Calcio chciałoby się tutaj zgłosić po naszego napastnika, więc ja, moi drodzy, też odeślę ich tutaj jak najbardziej, żeby renegocjowali. Z potężnym Piemontem może też negocjować pan Sebastian Aller. Aller ma 29 lat, więc myślę, że to jest w ogóle naprawdę dobry moment na sprzedaż tego zawodnika. Tym bardziej, że przyszedł do nas oczywiście Vlachovic. Zobaczmy, mamy ofertę wypożyczenia pana Kostera. Lukas Koster. Dobrze, odeślijmy, żeby tutaj były prowadzone negocjacje jakby nieco dłuższe. A raczej na nieco wyższą kwotę. Mamy informację o tym, że z Romą się nie dogadali. Bywa i tak, moi drodzy, zdarza się. No i mamy oczywiście informację o tym, że no odszedł od nas Mazraoui, więc Ręż z automatu, tak jak mówiłem, stał się już naszym nominalnym zawodnikiem, ale to było coś, na co byłem zdecydowanie przygotowany i coś, na co byłem gotowy. My, moi drodzy, mamy tutaj oczywiście przejście dalej, mamy transfer, ofertę transferową za pana Jeremiego Doku, którą ja sobie odrzucę.
I cały czas mam to info, że Jeremy Doku niby, moi drodzy, jest niezadowolony, że Jeremy Doku ma cały czas tutaj ten... że Jeremy Doku cały czas jest jakby ogarnięty tutaj po prostu... No cały czas, że ma, że złożył prośbę o transfer. I nie mogę z nim... I to jest dziwne. I to jest mega dziwne, bo to jest błąd, który się robi i ja nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Moi drodzy, dogadaliśmy się. Lazio zapłaci nam 74 miliony za Lisandro Martineza. Akceptujemy zatem tę kwotę. Lisandro Martinez odchodzący do Lazio. Pytanie tylko, czy będzie chciał zmieniać Ajax na ligę włoską. I mamy dogadane za 90 milionów do potężnego Piemontu. Okej. To jest jak najbardziej zrozumiałe. Za prawie 100 milionów Sebastian Aller dołączający. No moi drodzy, i tym samym my na dobrą sprawę zrobiliśmy wszystkie transfery, które mieliśmy zrobić. Trzech zawodników od nas odchodzi. Bardzo chciałbym utrzymać Antonego w naszym zespole. Dudek już się rozwinął na 70 swoją drogą. Więc to będzie ciekawe wyzwanie. Czy uda się nam w ogóle ich utrzymać, czy nie? Moi drodzy, mamy kolejną ofertę transferową za pana Jeremiego Doku. Tym razem nam proponują jeszcze tutaj Alexera Berenguera, ale my, moi drodzy, też to odrzucamy. Nie czegoś takiego tutaj oczekiwaliśmy. Chociaż nie ukrywam, trochę jest irytujące i wpieniające to ciągłe powtarzanie tych wszystkich transferów. Moi drodzy, mamy informację o tym, że Aller odchodzi za 90 milionów do Juventusu, a Martinez za 75 milionów do Lazio. Mamy też ofertę za pana Suslova. Stade Rennes chciałoby zakupić pana Suslova. Zobaczmy, jak to wygląda w naszym klubie, jeżeli chodzi o pozycję SPO. Moi drodzy, mamy tutaj oczywiście Neresa. Ile ty masz lat? Amato ma lat 19, Suslov ma lat 21. Wiecie co? To w sumie możemy sprzedać tego Suslova. W sumie możemy go niby sprzedać, nie stanie się nikomu krzywda. W naszym budżecie 400 milionów. Normalne pieniądze, tak to działa właśnie, nie? To normalne pieniążki, w pełni normalna kwota. Spoko. Ja, moi drodzy, w takim razie tutaj trochę wygóruję to, żebyśmy negocjowali o nieco większe pieniądze. A teraz, moi drodzy, możemy zatem podnieść nieco płace u nas w klubie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi tutaj o płace, aktualnie najlepiej zarabiającym piłkarzem jest pan Dusan Vlahović. To oczywiście nie może się stać faktem. Tym najlepiej zarabiającym piłkarzem musi zostać Antony. Więc, moi drodzy, zaczniemy od oferty opiewającej na 39 i nie zaoferujemy mu więcej niż 47 dla Antonego. I, moi drodzy, zgadza się na roczne przedłużenie kontraktu Antony, więc fantastyczna sprawa. Myślę, że kontrakt też możemy przedłużyć sobie z Meslierem i dać mu też tutaj trochę więcej pieniędzy. Zgadza się, moi drodzy, na rozszerzenie aż na 3 lata. To bardzo ciekawe. Czy pan Neres też może mieć tutaj przedłużone? Myślę, że może też mieć tutaj przedłużone, moi drodzy. I zgadza się też. Więc fantastycznie. Czy pan Tagliafico, jako nasz El Capitano, powinien mieć też tutaj przedłużone? A, ja dopiero co z nim renegocjowałem. Rozumiem. Ale pan Timber, jak najbardziej, może mieć przedłużony ten kontrakt, moi drodzy, i to się zgadza, więc 31 milionów, super, wszystko pięknie. To sprawdźmy sobie po wartości, kto tutaj ma jakie płace są tutaj. O, Werman ma, w ogóle Werman bardzo wysoką wartość osiągnął, szczerze mówiąc. Nie spodziewałem się, że aż tak szybko, jeśli mam być szczery. A osiągnął dosyć szybko, tak samo zresztą jak Jakub Modryk, który zaraz będzie miał 80 punktów overalla. To bardzo przyjemne rzeczy są, patrzeć na taki rozwój, fajnie. Moi drodzy, dobrze. 18 dajemy, wszystko się pięknie zgadza. Może Perłowi Szulszowi damy też troszeczkę więcej. I wszystko jest cudownie, moi drodzy. O, ręcz. Ręczowi też damy więcej. Zacznijmy sobie od 14. A to nie, to ja chcę w takim razie, ja nie chcę klauzuli. Ja nie chcę klauzuli, bo klauzula to jest niebezpieczna bestia. Tym bardziej jak dopiero co przedłużam z tobą na świeżo kontrakt, więc to może być niebezpieczne. Powiedzmy, że będziesz ważny. Zgadzasz się na rolę ważną, co jest raczej logiczne. Przedłużmy sobie z tobą jeszcze o rok. Fantastycznie. I akceptujmy to, że bez klauzuli odstępnego. Zgadzam się jak najbardziej. No i teraz, moi drodzy, jeżeli chodzi o płatność, dajmy w takim razie tobie, gościu, 16 milionów. No dobrze, niech będzie 18 i zamknijmy temat, co? I wszystko się zgadza, moi drodzy. Ręcz też się dogadał, więc piękne rzeczy. Czy ktoś jeszcze tutaj mógłby mieć podwyższoną tę płacę? Myślę, szczerze mówiąc, że chyba... nie. Chyba jest w porządku. To tak jak wygląda teraz, moi drodzy, to jest chyba naprawdę, naprawdę w porządku. Dobrze. Zatem, moi drodzy, ruszamy dalej. W tym momencie, jeżeli chodzi o transfery,
raczej ich już za wiele nie będzie. Tak przynajmniej mi się wydaje, że ich za wiele nie będzie. No bo też kogo mielibyśmy, moi drodzy, sprzedać? Mamy informację, że Suslova dogadaliśmy tutaj na 14 milionów. Mogę to zaakceptować po prostu w perspektywie tego, że mamy tam Amato, to, moi drodzy, wydaje mi się to być okej opcją, bo tak jak mówiłem, też musimy trochę tych zawodników posprzedawać. Tak trzeba, moi drodzy. Niektórych tych piłkarzy trzeba będzie posprzedawać z tego względu, że po prostu są na takim rozwinięciu, na jakim są. Jeżeli chodzi tutaj o tych piłkarzy, no to tutaj najbardziej interesujący wydaje się być Vermaelen, ale on jeszcze ma 15 lat, moi drodzy, więc jeszcze to nie... Jeszcze u niego ten rozwój nie będzie aż taki imponujący. No znaczy, rozwój jest imponujący, przepraszam, to pogubiłem się w tym, co sam chciałem powiedzieć. Ale nie możemy go po prostu do siebie jeszcze ściągnąć. Tak to wygląda. Moi drodzy, panie Maciek Mazurek, u Maćka Mazurka damy też, moi drodzy, tutaj, o, ładnie, rozwój, pięknie, dobrze, wszystko się za tym zgadza. I teraz przechodzę sobie tutaj do centrali. Mamy ofertę wypożyczenia za Moensa. Ofertę wypożyczenia z opcją wykupu. Moi drodzy, ja tutaj oczywiście zaproponuję zwykłe wypożyczenie. Co do Lisa, dogadaliśmy wypożyczenie na rok, a jeżeli chodzi o Taliafico, to, moi drodzy, tutaj odrzucam. Powiedzieliście, że nie chcecie sprzedaży Taliafico, że Taliafico to jest nasz kapitan, więc niech zostanie tutaj z nami i mam nadzieję, że tak faktycznie będzie. Moi drodzy, no tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o sprzedaż tych największych nazwisk, no to raczej to by było na tyle. Zresztą tak czy siak, no zapchaliśmy tutaj absolutnie, moi drodzy, Ajax został standardowo już wykupiony przez całą Europę. Mazraoui, Aller i jeszcze Lisandro Martinez. Ci zawodnicy odeszli za naprawdę spore, kosmiczne wręcz pieniądze. No i tym samym zebranie tych 250 milionów dla nas, no, nie jest jakimkolwiek wyzwaniem, bo mamy taką kwotę tu i teraz, w tym momencie dostępną. Zgadza się. Mamy ofertę wypożyczenia Calvina Razzi. I Calvina Razzi mogę, moi drodzy, wypożyczyć, ale bez wykupu. Może być nawet na 2 lata, cokolwiek, ale bez opcji wykupu, bo jeżeli chodzi o goalkeepera, myślę, że tutaj akurat musimy, moi drodzy, sobie się postawić na... No mamy wypożyczonego Gortera. Tu i teraz jest Meslier, ale z goalkeeperem możemy mieć też jakiś problem, nie, w niedalekiej przyszłości. Dobrze, moi drodzy, zatem czas oczywiście przejść dalej. Mamy informację o tym, że Suslov zostaje sprzedany do Stadrę, a Moen dogadał się na roczne wypożyczenie. Więc to też oczywiście akceptujemy, moi drodzy. Dobrze, w takim razie, przechodząc dalej, czas na otwarcie. O, mamy informację, że Lis został wypożyczony i że Razzi dogadał też wypożyczenie na rok, więc się zgadzamy, moi drodzy. Bardzo dobrze, cieszy mnie to, że młodzi zawodnicy mają tutaj te, łapią minuty na wypożyczenie, to bardzo dobrze. Przed nami kolejne starcie ligowe. Mecz z Vivik na inaugurację nowego sezonu, moi drodzy, gdzie to my oczywiście bronimy. Bronimy pucharu, bronimy mistrzostwa. No to ustalmy sobie skład na to spotkanie właśnie. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o naszą ekipę, ja tutaj muszę tylko trochę poprzestawiać, bo z tego co widzę, to tutaj się znowu coś powywracało do góry nogami. A nie tak miało być. I piękne rzeczy, czekajcie, jeszcze tutaj sobie poprzestawiam, żeby oni byli w całości ustawieni overallowo, tak jak to powinno wyglądać. Kania i fantastycznie. O, czekajcie, Meyer. Zgadza się. Dobrze, czy jest już wszystko w porządku? Chyba jest już wszystko w porządku, tak przynajmniej mi się wydaje, moi drodzy. No oczywiście, moi drodzy, czas wprowadzać kolejnych młodych zawodników, więc jeżeli chodzi o bramkę, tutaj będziemy musieli wprowadzać coraz częściej nie Razziego, a Devosa, bo Razzi tutaj ma lat 21, a Devos ma praktycznie taki sam overall, nawet wyższy ze względu na formę, a lat ma zaledwie 17. Jeżeli chodzi o prawą obronę, tutaj myślę, że Petit będzie tym zawodnikiem, którego będziemy sobie tutaj wprowadzać, a nie Van Dorn. Na lewą stronę, przynajmniej teraz, Meyer. Na środek obrony, no to tutaj akurat, moi drodzy, Carazo, mamy też oczywiście Gueye'ego, więc to jest jak najbardziej dogadane. Na pomocnika defensywnego jest Marco Kania za Jakuba Modera, środek pola też jest, moi drodzy, obstawiony, Hammond, Amato, Eriksen, jak najbardziej wszystko się zgadza. Na szpicę mamy na zastępstwo Armstronga, na prawe skrzydło, moi drodzy, jest Jeremy Doku. Tutaj też może grać Doku, ale ewentualnie jest też pan Driessen, którego też będziemy chcieli sobie wprowadzać. Więc teraz, moi drodzy, ustalając skład na ten mecz, wyjdzie od pierwszej minuty
Dudek, bo chcę, żeby Dudek tutaj był, tak jak mówiłem, mocno przez nas rozwijany. I wpuścimy sobie na ławkę rezerwowych, moi drodzy, jeszcze Drissena. I wierzę, że Drissen też się pojawi. Czas na szybką symulację, inaugurację sezonu na Johan Cruyff Arena, moi drodzy, i rozpoczynamy od, no, standardowo niezbyt spektakularnego meczu, bo zaledwie 1-1 remis. Moim zdaniem trochę rozczarowujące spotkanie. Bywa i tak, niestety, moi drodzy. Okej. Najważniejsze, że nie porażka. Mimo to trochę czuć... Trochę jest to takie, no... Nieprzyjemne. West Ham chciałby nam oddać jakiegoś skrzydłowego. Nie potrzebuję go kompletnie, więc ja, moi drodzy, tutaj blokuję po prostu transfer Ręsza, bo nie czuję potrzeby, żeby Ręsz od nas odchodził. Mamy jakieś miesięczne raporty dotyczące naszej młodzieży. Mamy informacje o tym, że Recy i Moens zostali wypożyczeni. No i jeżeli chodzi o te raporty, moi drodzy, no to tutaj nadal Dan Vermeulen ma 15 lat. A czekamy po prostu, czy Dan Vermeulen wskoczy na jakiś jeszcze wyższy poziom. Tu będziemy zaraz grać naprawdę ciekawy mecz, moi drodzy. Baptiste Petit. Baptiste Petit chciałaby go wypożyczyć z opcją wykupu. 19-letni prawy obrońca, zastępca dla Ręsza. Ja zaraz zobaczę, czy ja na wypożyczeniu nie mam jeszcze tutaj jakiegoś innego zawodnika, którego mógłbym ewentualnie z tego wypożyczenia odwołać. Takiego wysoko ocenionego. No nie, moi drodzy, to ja w takim razie Baptista Petita transfer odrzucę, bo to nie ma sensu. To nie ma sensu teraz w tym momencie po prostu, bo Petit będzie tutaj naszym zmiennikiem dla właśnie wspomnianego wcześniej Ręsza. Mamy kolejny transfer za pana Doku i kolejny transfer, którego oczywiście nie mogę tutaj... O Chryste, jeżeli tak pójdzie, moi drodzy, jeżeli cały czas będzie tak, że Doku będzie cały czas widniał jako ta osoba, która poprosiła o transfer, to chyba niestety będę musiał ulec i go sprzedać w przyszłym sezonie. Moi drodzy, my gramy teraz mecz z Feyenoordem Rotterdam. Później gramy jeszcze mecz z Heerenveen, z tego co widzę. Zastanawiam się, czy grać ten mecz z Feyenoordem, czy nie. Wiecie co, nie. Jeszcze nie wiem, czy zagramy w ogóle dzisiaj jakiś mecz. Może będzie tak bardziej trochę symulacyjnie. W miejsce Perashursa wskoczy sobie pan Guei. Na prawą stronę Ręsz zostanie. Tutaj Werman trochę jakiś zmieszany, więc wpuścimy sobie tutaj pana Hammonda. W miejsce Dudka Jeremy Doku od pierwszej minuty. I czy kogoś jeszcze tutaj mogę, moi drodzy, wpuścić? Czy ktoś jeszcze może tutaj zagrać właśnie? Myślę, że na razie może to zostać tak jak jest, więc, moi drodzy, szybka symulacja tego starcia. Ajax kontra Feyenoord i wygrywamy, moi drodzy, Jakub Moder ze zwycięskim golem w 80 minucie, przepraszam. Schurz i Werman jeszcze się pojawili na murawie, więc bardzo dobrze. I w ogóle Jakub Moder zawodnikiem meczu, z tego co widzę, najwyższa nota, fantastycznie. Cieszę się, że Polak tutaj tak dyrygował w środku i bardzo mi się podoba, że tak ładnie się rozwinął u nas. Po prostu został nakierowany i fajnie to wszystko siedzi. Mi się jak najbardziej podoba. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy sobie gdzieś tam na szczycie. Teraz Arsenal chce zakupić pana Doku. Ja po raz kolejny oczywiście odrzucam. Czekam na to, czy ja będę mógł pana Doku po prostu jakby przedłużyć z nim kontrakt albo coś takiego. Mamy informację o superpucharze, moi drodzy, oczywiście, więc zobaczmy, kto tam ten superpuchar wygrał. Gdzieś tu powinna być informacja o tym superpucharze. Liverpool. Liverpool, moi drodzy, wygrywa, pokonując w finale Tottenham 5-2, więc Liverpool z superpucharem Europy. A przed nami starcie z Heerenveen. I, moi drodzy, to jest 16 zespół w tabeli, oczywiście, od którego odkupiliśmy pana Vermana. Jeżeli chodzi o ekipę, która wyjdzie na to spotkanie, to w miejsce Timbera wskoczy sobie Carazo. Trochę pozmieniamy tutaj w środku pola, mam wrażenie. Zamiast Neresa, moi drodzy, pojawi się Eriksen. Vlachowicz tutaj zostanie, tutaj wskoczy znowu pan Jeremy Doku. Na lewą stronę może Meyer, może w miejsce Ręsza wpuścimy pana Petita. No niech będzie pan Petit w miejsce Ręsza, niech będzie, moi drodzy. Szybka symulacja tego spotkania, gdzie gramy na wyjeździe. I mamy zwycięstwo na wyjeździe, moi drodzy, i Carazo! Carazo z golem! Piękne rzeczy, moi drodzy, jaka wysoka nota tego zawodnika. Po raz kolejny fantastyczna nota też Modera i Jeremy Doku z kapitalną oceną. Trochę mnie martwi Vlachowicz, którego wejście w nasz skład trochę zajmuje. To jest jakby, nie patrzeć, trzeci mecz ligowy i Vlachowicz nadal bez bramki. Niedobrze. Mamy informację o transferze za pana Jeremiego Doku, którą odrzucę. I mamy propozycję transferu pana Timbera, którą blokuję. Nie sprzedam Timbera. Timber na obecną chwilę jest po prostu nie do ruszenia. Zatem, moi drodzy, przechodząc dalej, mamy kolejne starcie ligowe. Mecz ze Zwolle.
Ja jestem właśnie zainteresowany wypożyczaniem teraz tych młodych zawodników, więc jak najbardziej, oddelegujmy tutaj naszego asystenta, żeby wziął udział w negocjacjach i spróbował wynegocjować przede wszystkim coś bez opcji wykupu. Mamy też ofertę wykupienia Pera Szursa i chcą nam oddać napastnik. Nie. Nie. Po prostu, zamykam temat, dziękuję pięknie. Dobrze, moi drodzy, zatem czas na kolejne starcie, mecz ze Zwolę, na to starcie, na ten pojedynek, Jakub Moder rozwinął się na 80 i Werman na 83, zajebiście panowie, bardzo mnie to cieszy. No Jeremy Doku zasłużył na to, żeby zagrać w tamtym meczu od pierwszej minuty, myślę, że Carazo też, w miejsce Pera Szursa tym razem. Hammond czy zastąpi Vermana? Niech będzie Hammond w miejsce Vermana i może Armstrong zastąpi Vlachowicza, skoro Vlachowicz tak sobie nie radzi, to zobaczmy, czy Armstrong sobie poradzi. 3-2 zwycięstwo. Antony z golem zwycięskim. Jeremy Doku i Doku. Doku i Doku, moi drodzy. Piękne rzeczy, więc jak widać, Jeremy Doku robi naprawdę świetną robotę. Trochę nie poszło w tym starciu, z tego co widzę, Moderowi, ale na całe szczęście nasza ofensywa nadrobiła to, co z tyłu było problematyczne dla naszego składu. Mamy kolejną ofertę 458 za Jeremiego Doku, ale mamy dogadane wypożyczenie pana Michała Krupy na rok, więc ja jak najbardziej to akceptuję. Tutaj sobie odrzucam. Chelsea oczywiście. Po tym, gdy kupili Berhajsa, to teraz chcieliby jeszcze pana Doku. Chyba sobie uświadomili, że zapłacenie takich pieniędzy za Berhajsa, który ma 32 lata, nie było najlepszą inwestycją i że mogli lepiej te pieniądze przeznaczyć. Zdarza się i tak. Moi drodzy, mamy losowanie. Liga Mistrzów, Liga Mistrzów. Popatrzmy na to. Rogera Ibaneza chcecie nam dać. No gdzie, chociaż... Ale nie, no nie jest tam potrzebny. Więc dziękuję. A tutaj chcą... Czy wy chcecie... Chelsea chce kupić Davida Meyera. No dobrze. To bardzo dziwne, że chcą kupić tego młodego zawodnika. Szczerze powiem, jestem... trochę w szoku. Krupa, moi drodzy, fantastycznie. Michał Krupa został wypożyczony. Bardzo dobre info dla nas. A to wypożyczenie tego lewego obrońcy rozważam z tego względu, moi drodzy, że mamy oczywiście jeszcze tutaj wypożyczonych lewych obrońców, takich jak właśnie drugi Krupa albo Parmentier. I któregoś z nich możemy ewentualnie jakby ściągnąć z tego wypożyczenia. Więc ja wiem, że na obecną chwilę jest tutaj tylko Tagliafico, ale w razie czego Diego Parmentier albo Oskar Krupa mogą zostać przywróceni do naszego składu. Dobrze, szanowni państwo, czas na mecz z drugim w lidze Vitesse, chociaż może zanim mecz z drugim w lidze Vitesse, to przejdźmy sobie troszeczkę tutaj do planu rozwojowego u naszych zawodników. Jak widzicie, Meslier leci jak pogrzany do przodu, jeżeli chodzi o jego rozwój i no takie są fakty. Nicola Tagliafico bardzo ładnie się rozwija, co mnie cieszy. Możemy sobie tutaj Davida Meyera też pchnąć do przodu i oczywiście pana Timbera także. Per Schurz, z tego co widzę, to nie może znaleźć formy. Pablo Carazo natomiast tę formę gdzieś odnalazł. I to widać. Mark Guay też bez formy, czyli wychodzi na to, że na ten najbliższy mecz powinien wyjść Carazo i Timber. Tak by wychodziło. Baptiste Petit. Wychodzi na to, że z ciebie może być zaraz nasz jedyny zmiennik, jeżeli chodzi o bok obrony, więc przydałoby się mieć ciebie oczywiście w pełni zdrowego, w pełni sił. Marco Kania, moi drodzy, u niego też będziemy rozwijać oczywiście. I pan Jakub Moder, no jak mi Moder zaimponował, moi drodzy. Bardzo fajnie się to wszystko układa. Jak widzicie, Moder naprawdę totalnie chłop uniwersalny pod każdym względem. Driessen, rozwiniemy też. Pan Hammond, Hammond ma tutaj 5 tygodni. Christian Eriksen, no tutaj raczej najszybszego rozwoju na świecie nie będzie. Werman za to bardzo fajnie się rozwija i pozytywnie zaskakuje, jeśli mam być szczery. Iwan Asenjo, moi drodzy, tutaj mamy sobie 15 lat i Sergio Amato. Fantastycznie. Thibaut Michelis i David Neres. Calvin Meyer i Antony zaraz będzie miał 89, no to chłop jest masakra. Robi naprawdę super robotę, ale taką samą super robotę, moi drodzy, robi też nie kto inny jak Piotr Dudek. Adam Armstrong, u niego też ładnie, pięknie ten rozwój przebiega. I teraz czas jeszcze na Fabiana Piaseckiego, a później po Fabianie Piaseckim powinniśmy mieć już Duszana Vlachowicza. I moi drodzy, Duszan Vlachowicz tutaj jest, więc rozwijajmy tego Duszana Vlachowicza. Dobrze, moi drodzy, zatem przydałoby się, żeby Duszan Vlachowicz jednak w końcu się odblokował. My teraz już wiemy, że na ten mecz zrobimy przede wszystkim taką zmianę. Armstrong do wyjściowego składu,
A tutaj zagra Carazo i Timber, czyli nasi zawodnicy, którzy są teraz naprawdę, naprawdę niezłej formie. Wskoczy też tutaj oczywiście Doku, który ostatnimi czasy nas sporo ratuje. I zobaczmy, czy na meczu wyjazdowym z Vitesse uda się nam wygrać, moi drodzy, i Armstrong z bramką. Moder również z trafieniem. No, zaczynam mieć wrażenie, że Vlachowicz nie bardzo się wpasował w nasz zespół. To jest trochę problematyczne. Mamy informację o zainteresowaniu Eduardem ze strony Villarrealu, a także ofertę wypożyczenia Thibolta Werkamena. Thibolt Werkamen do Specji miałby odejść, tam Specji, przepraszam. Specji? Nie no, tak chyba nie. Rozważymy to i mamy informację o tym, że ktoś jest tam zainteresowany Donem van de Beekiem. My już Donem van de Beekiem zainteresowani nie jesteśmy. Mamy dogadany transfer Dawida Meyera za 3 miliony, akceptuję. I sprzedaż Christiana Eriksena. Inter chce odkupić Eriksena. No moi drodzy... No nie zrobię tego, nie zrobię tego. Eriksen zostaje tutaj. Ze względu na jego historię chociażby i tak dalej, to niech będzie. Niech będzie, moi drodzy. Dobrze. Możemy lecieć dalej w takim razie. Przepraszam, że trochę tak zamilkłem, ale musiałem sam przeanalizować to, co się tutaj wydarzyło faktycznie. No moi drodzy, a wydarzyło się naprawdę, naprawdę niesamowicie. Nie kupiliśmy praktycznie, no kupiliśmy Vlachowicza. On się niby jeszcze kalkuluje tam na to poprzednie okno transferowe, moi drodzy. Odszedł od nas Mazraoui, Martinez, Aller i Suclov za łącznie 326 milionów euro. To są spore pieniążki. I zastanawiam się, patrząc po tym składzie, czy widzicie tutaj jakieś propozycje, gdzie ktoś powinien zostać wzmocniony, tak jak już tu i teraz. Uważam, moi drodzy, że nie ma sensu chyba tutaj już kogoś kupować na ten moment. Mi się podoba ten motyw, w ogóle jakoś mi się odwróciło całkowicie o 180 stopni i od dłuższego czasu bardzo lubię kariery, w których się właśnie stawia na rozwój młodzieży. Moi drodzy, ja mówiłem, że w tym oknie transferowym będziemy musieli troszeczkę przewietrzyć szatnie i popatrzcie na to, że te szatnie udało się faktycznie przewietrzyć. Po sprzedaży Messiera, która pewnie też nastąpi w niedalekiej przyszłości, mamy już przygotowanego Gortera do wejścia do wyjściowego składu, który po tym wypożyczeniu w Crystal Palace mam nadzieję, że wróci do nas na poziomie około 78, może 79 punktów. Co?! Jak kiedy? Przecież ja się kurwa nie zgodziłem, co jest grane? Ja pierdolę, przecież oni mi No to cudownie, moi drodzy. Nie zwróciłem uwagi. Została aktywowana klauzula odstępnego pana Jeremiego Doku. To nie tak miało wyglądać. Za 80 milionów euro. No to teraz definitywnie on, Dudek, zostaje naszym podstawowym skrzydłowym, ale moi drodzy, my w tym momencie no nie bardzo mamy tutaj skrzydłowych. Drissena można przerobić na skrzydłowego, żeby był takim bardziej LW typowym. Ale... Moi drodzy, nie, no to nie tak miało wyglądać. O jejku, 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 jej. To trochę komplikuje całą sytuację. Nawet trochę... Nawet trochę bardzo. Patrząc za to na pozytywne rzeczy, moi drodzy, numerek się przynajmniej zwolnił, prawda? Vandenberg. No nie będę cię ściągał tutaj, moi drodzy. Ojej. No nie wiem, czy dać 18 w takim razie... Czy niech Dudek gra? Dobra, niech Dudek na razie gra z tą 29. Może to będzie jakiś jego syn... No nie wiem, moi drodzy. Teraz w tym momencie... No to się podziało. Aż za bardzo ten skład został przewietrzony. Jeżeli chodzi o skrzydłowych, jakich tutaj mamy ewentualnie proponowanych, chociaż mówiliśmy właśnie, żeby tego Dudka wprowadzać, ale... Nie wiem, czy powinienem w ogóle kogoś kupować, moi drodzy. W razie czego, sami widzicie, jacy skrzydłowi tutaj są w naszym raporcie.
Możecie powiedzieć, jak to widzicie? Czy któregokolwiek z tych zawodników widzicie ewentualnie u nas? Czy ma sens w ogóle któregoś z nich kupować? Czy to jest w ogóle głupi pomysł kompletnie? Nie wiem. Zapraszam do sekcji... No Jezu Chryste, nie zauważyłem tego. A tak czy siak nie mógłbym z nim przedłużyć kontraktu, więc moi drodzy, no nie, to jest... Stało się jak się stało. Trudno. Nie byłbym w stanie przedłużyć kontraktu z Jeremym Doku, więc nie byłem w stanie tutaj po prostu nic z tym zrobić. Ale sprzedaliśmy troszkę za dużo zawodników. Nie, ja nie chciałem robić aż takiej wyprzedaży, moi drodzy. 409 milionów przychodu. No to nieźle.